W 20 odcinku podcastu Pro Business Mindset rozmawiamy z psychologiem sportu Wiktorią Adrianną Dietowiecką o koncentracji i uwadze. Zapraszam. Cześć Adrianna. Cześć Kamila. W tym wideo właśnie rozpoczynamy nową serię dotyczącą psychologii sportu. Zaczniemy od tematów koncentracja oraz uwaga. Mam nadzieję, że zainteresuję słuchaczy tymi tematami, które są mi bardzo bliskie, właśnie na co dzień się tym też zajmuję i pracuję ze swoimi zawodnikami. No dzisiaj właśnie porozmawiamy sobie o koncentracji. Też tak tutaj z Tobą, jak wcześniej rozmawiałam, to wybrałam ten temat jako pierwszy, bo też bardzo często w psychologii sportu i w treningu mentalnym używać takiego akronimu COP, od pierwszych liter takich umiejętności psychologicznych umiejętności mentalnych które trenujemy z naszymi właśnie zawodnikami, czyli K jak koncentracja, O jak opanowanie i P jak pewność siebie. I myślę, że to będą takie bazowe umiejętności, od których będziemy tutaj rozmawiać, a dzisiaj skupimy się na koncentracji. To może zaczniemy od definicji, czym właściwie jest koncentracja, a czym jest uwaga? No właśnie to też jest bardzo ciekawe, to żebyśmy potrafili to odróżnić, bo kiedy mówimy o uwadze, to mam na myśli, że właśnie że uwaga jest świadomym koncentrowaniem naszego fokusu, sfokusowaniem się. Ja to zawsze porównuje do takiego reflektora, na który, który kierujemy na daną rzecz, na dany obiekt czy czynność, czyli po prostu, że robimy coś świadomie, czyli z uwagą. A kiedy mówimy o koncentracji, koncentracja jest to już umiejętność, Takiego właśnie świadomego kierowania, przekierowywania naszej uwagi. Czyli rozumiem, że na koncentracją możemy pracować, a uwaga to jest nasze, nie wiem jak to nazwać, nasze predyspozycje? Tak, koncentracja jest to umiejętność, którą możemy właśnie kształtować, i to jest dobra wiadomość dla wszystkich, którzy gdzieś tam z tą koncentracją mają czasami problemy, a uwaga jest to zjawisko, które jakby występuje. Świadomie, ją przekierowujemy. A, a jak to będziemy robić, to może już więcej powiem, jak będziemy rozmawiać o tej koncentracji. Okej, okay, dobrze. A powiedz, jak sportowiec może trenować właśnie koncentrację? Na początku, myślę, trzeba być świadomym tego, na jakim poziomie znajduje się nasza koncentracja, ta umiejętność, czy sprawia nam to problem, czy potrafimy się koncentrować, czy jesteśmy bardziej rozkojarzeni, mamy problem z koncentracją uwagi. I kiedy już zauważymy, to, że, że chcemy też tą koncentrację trenować, to na pewno będzie nam już lepiej zobaczyć i ocenić, z jakiego punktu wychodzimy. Bo z koncentracją jest tak jak z szklanką wody i po prostu mamy ograniczone jej zasoby, i kiedy się wyczerpie, no to musimy się zregenerować i ją uzupełnić. To nie jest tak, że możemy być skutecznie skoncentrowani, nie wiem, przez ileś godzin, czy nawet jakiś, nie wiem, to zależy też od predyspozycji jednostki, bo niektórzy są w stanie się skoncentrować skutecznie przez 20 minut, 40, no ale kiedy na przykład mówimy o meczu piłki nożnej, który trwa 90 minut, to żeby być na 100% tak skutecznie skoncentrowałem przez cały mecz, no to jest to gdzieś niemożliwe, więc dobrze jest też posiadać umiejętność skutecznego zarządzania zasobami koncentracji. Okej, okay, a powiedz, yy, czy jakąś jedną technikę, którą, którą warto wykorzystać, albo na przykład w jaki sposób zmierzyć tą koncentrację, ten punkt wyjściowy? Mm -hmm no to może ja tutaj przytoczę takie proste ćwiczenia, które możemy samodzielnie robić w domu. Przede wszystkim jest bardzo dużo aplikacji na koncentrację uwagi gdzieś tam w Apple Store, w internecie. Jest dużo aplikacji, które możemy użyć właśnie do ćwiczenia koncentracji naszej uwagi. Jest coś takiego jak testy refleksu, setka 6x6, aplikacja Not, Not, Not albo alfabet. I tutaj właśnie tą, czy możemy to trenować z aplikacją, ale też polecam. Jedno ćwiczenie, które każdy może zrobić sobie w domu. To jest wypisanie alfabetu i cyfr od 1 do 21. I zadanie polega na tym, że na początku ustawiamy sobie stoper i wypisujemy jak najszybciej cyfry od 1 do 21. I zatrzymujemy stoper. Zapisujemy czas, jaki nam to zajęło, i później wypisujemy alfabet. Od A do Z i też mierzymy stoperem czas, w jakim nam to zajmie. Zapisujemy czas. Sumujemy dwa czasy i w, patrzymy, w jakim czasie zajęło nam wypisanie cyfr i potem e, alfabetu. E, I na koniec zadanie polega na tym, żeby wypisać to na przemian. Czyli ustawiamy stoper i piszemy 1A, 2B, 3C i tak dalej, aż do końca. Zatrzymujemy stoper i porównujemy te dwa czasy. Kiedy już wypiszemy tutaj ten cały i cyfry i alfabet na przemian, zatrzymujemy stoper i porównujemy te dwa czasy, które uzyskaliśmy, kiedy robiliśmy dwie czynności oddzielnie, no i kiedy robiliśmy dwie czynności razem. Tutaj w tym ćwiczeniu ćwiczymy tą naszą koncentrację uwagi i to ćwiczenie, jeżeli będziemy powtarzać i powtarzać w przyszłości, zobaczymy, że to będzie nam zajmowało coraz mniej czasu, czyli będziemy po pierwsze jakby wytrenujemy się w tym ćwiczeniu, ale po drugie nauczymy się też być bardziej skoncentrowanym. A co jeszcze, w tym ćwiczeniu, Pokazuje nam, jak działa nasza uwaga. I właśnie tu możemy rozróżnić takie dwa pojęcia, jak przerzutność uwagi i podzielność uwagi. Nie wiem, Kamila, czy kiedykolwiek się spotkałaś właśnie z przerzutnością, podzielnością uwagi, jak myślisz, istnieje coś takiego jak podzielność uwagi? Myślę, że nie, nie istnieje. Mhm. Generalnie wiele się ostatnio pojawiło badań. I też dzięki myślę, że dzięki temu, że dużo rozmawiamy o tym. Dzięki tobie wiem, że po prostu nie ma czegoś takiego jak wykonywanie kilku działań na raz w jednym czasie i tak naprawdę to jest to jest mit. Dokładnie, masz rację i tak jak właśnie mówiłaś, teraz już możemy się spotkać bardzo dużo jest badań na ten temat. No i to ćwiczenie nam też super pokazuje i tu zachęcam każdego, żeby spróbował sam i sam zobaczy na własne oczy, że kiedy wykonujemy daną czynność Osobno, pojedynczo, tak jak właśnie wypisanie ciągu cyfr i alfabetu, zajmie nam to szybciej niż nasz mózg musi się przerzucać na liczenie i alfabet, liczenie i alfabet. I tak samo jest z różnymi innymi czynnościami, które wykonujemy w życiu codziennym. Oczywiście, w ramach tego, jak się powtarzamy daną czynność i nam w to wchodzi nawyk, będziemy ją wykonywać coraz szybciej, ale nie jest tak, że nasz mózg może się skupić skutecznie na dwóch czynnościach jednocześnie. To jest po prostu bardzo szybka, czasami naprawdę w ułamkach sekund nasz mózg się przerzuca na różne czynności. Także tutaj masz rację. Mhm. A jak to wygląda właśnie, to, jak mówisz, że to jest też nawyk, i też uczymy się tego. Czyli jak to wygląda nauka koncentracji, a nauka tego, że po prostu poprzez powtarzanie tej czynności się uczymy i wykonujemy to szybciej. I jak możemy to mierzyć, czy wiesz, o czym mówię? Zaczynam, tak, znaczy myślę o tym, że mówisz teraz, jak e, trenować tą koncentrację i, i jak się kształtują nowe nawyki. Tak? To znaczy, mam na myśli to, że poprzez ten fakt, że to ćwiczenie powtarzamy, to też się uczymy tego i staje się nawykiem po prostu i w ramach tego, jak się uczymy i powtarzamy tę czynność, to staje, robimy to szybciej. Więc jak, jak ta kwestia? Czy tak naprawdę ćwiczymy koncentrację, czy. Czy jest możliwość tak zmierzenia i oddzielenia tego, czy po prostu to jest połączone? Zarówno to, że poprzez powtarzanie uczymy się i wykonujemy działania szybciej, i też w tym samym czasie ćwiczymy koncentrację. Trudne pytanie zadałaś, ale już, już śpieszę z odpowiedzią. To znaczy, tak, na pewno się uczymy, no bo w sensie wyrabiamy sobie jakiś nawyk. To jest tak trochę jak z jazdą samochodem albo grą na gitarze na przykład, że na początku musimy być super skoncentrowani na tym, żeby wykonywać te czynności, a potem robimy już to na tyle auto automatycznie, że już nie myślimy, już możemy na przykład jeść coś albo rozmawiać z kimś przez telefon i prowadzić samochód, albo na przykład, nie wiem, no, grać na instrumencie i śpiewać w tym samym czasie, że dodajemy jakieś y, nowe czynności i tak podobnie jest z tą koncentracją, że jak na początku wprowadzamy nowe zadanie, czy to z tym alfabetem, czy na przykład można zmienić na... Y, ustawiamy stoper i czytamy dany fragment książki czy artykułu y, i zatrzymujemy stoper i patrzymy, ile czasu nam to zajęło przeczytanie danego fragmentu. No i potem sprawdzamy za jakiś czas znowu, y, tylko chodzi o to, żeby ten sam fragment książki czytać i zobaczyć, czy przeczytamy go w tym szybciej. No właśnie... Właśnie tutaj stąd moje pytanie, że czy, kiedy wiemy, czy naprawdę, y, pracuje, czy naprawdę pracujemy nad koncentracją, a nie po prostu już y, wszedł ten nawyk i uczymy się i znamy ten y, fragment? No to tutaj kluczem jest na pewno zmiana ćwiczeń. Tych ćwiczeń jest tak wiele i aplikacji jest tak dużo, żeby właśnie chodzi o to, żeby zmieniać je, y, ale też, tak jak powiedziałam, może też medytacja jest też dobrym elementem tego uczenia się koncentracji, tak? No bo medytacje... Dużo osób medytuje, ćwiczy wdzięczność, skupienie się na oddechu, ale czy to kształtuje nawyk medytacji? No nie, to jest już chyba umiejętność tego, że my się nauczymy lekceważyć bodźce napływające do nas z otoczenia, a skupiać się na zadaniu. Więc, mimo wszystko, ćwicząc ten alfabet, wypisywanie czy czytanie książki, mimo wszystko ćwiczymy, trenujemy koncentrację, bo nie reagujemy na bodźce dopływające do nas z zewnątrz. Nie wiem, na przykład dźwięk za okna, czy telefon, który gdzieś tam zadzwoni, kiedy wykonujemy ćwiczenie. No, jakby to wszystko ma wpływ na to. W jakich warunkach trenujemy tą koncentrację? No, tutaj jest temat, też rzeka. Ja myślę, że ja zapraszam na indywidualne konsultacje, bo to też jest zupełnie inaczej, kiedy pracuję z zawodnikiem jeden na jeden albo z konkretną drużyną, a inaczej, kiedy tutaj rozmawiamy sobie tak generalnie o tym, bo mówię, jakby ćwiczenia na koncentrację dla każdej dyscypliny sportowej mogą być zupełnie różne, bo na przykład z piłkarzami mam ćwiczenia na koncentrację, które angażuje też jakby trening ich piłkarski i robimy ze ćwiczenia z piłką na boisku i wtedy trenujemy koncentrację. Z pływakami pracuję zupełnie inaczej. Mamy ćwiczenia, które wykonujemy w sali. Też pracuję z osobami, które po prostu chcą poprawić swoją koncentrację i nie są związane ze sportem zawodowo. No i też to właśnie możemy robić, tylko właśnie chodzi o to, żeby dobrze dobrać ćwiczenie, zrozumieć potrzeby tej osoby, zawodnika czy mojego klienta no i przepracować to tak, żeby było to skuteczne. Mhm. Czyli plus indywidualnej konsultacji jest to, że po prostu dobierasz te ćwiczenia i też cały proces um, współpracy do konkretnego zawodnika, do konkretnej osoby. Tak, na pewno to ma kluczowe znaczenie i też jakby patrzę, robię taką diagnozę tej koncentracji, na jakim ona właśnie już teraz znajduje się poziomie, bo są osoby, które są świadome tego, na jakim poziomie jest ich koncentracja i że mogą już trochę jakby ją podnosić na wyższe poziomy, a są osoby, które mają problem właśnie z koncentracją uwagi, jakby nie, nie bardzo ją nawet czują i wtedy praca jest taka trochę inna od podstaw bardziej. Mm -hmm. A są takie jakieś y, codzienne sytuacje, gdzie nawet nie zdajemy sobie sprawy, że możemy ćwiczyć koncentrację przy okazji na przykład. No nie na wiem. pewno, kiedy rozpoczynamy jakieś nowe czynności, nawet jak gotujemy nową potrawę pierwszy raz, no bo jeżeli coś gotujemy już y, po raz któryś, no to jakby robimy to mniej świadomie, a bardziej automatycznie a kiedy jakąś nową czynność wprowadzamy do naszego życia, nową umiejętność, no siłą rzeczy musimy być skoncentrowani bardziej, czy przeczytać instrukcję, czy pomyśleć, czy się skupić na danym y na danym, no nie wiem, właśnie czynności, więc jakby ta koncentracja jest wtedy angażowana. Czyli na przykład, jeżeli wybieramy inną drogę do pracy i się koncentrujemy, żeby zapamiętać tą mapę w głowie, to też jest, ćwiczymy koncentrację w tym czasie? Oczywiście, jest też mnóstwo ćwiczeń właśnie z obszaru mindfulness, które tak naprawdę uczą nas z koncentracji bycia tu i teraz. Czy nawet, nie wiem, świadome umycie zębów, zmieniając, po prostu biorąc szczoteczkę w drugą rękę, też sprawi to, że poczujemy, że to jest coś nowego zupełnie i będziemy tą czynność wykonywali bardziej świadomie. A robiąc coś bardziej świadomie, tym samym trenujemy koncentrację. Okej, okay. rozumiem. No, świetnie, świetnie, bardzo, bardzo ciekawy temat jest rzeczywiście. To powracając do właśnie sportowców, powiedz, jak możemy wykorzystać właśnie koncentrację, aby poprawić wyniki sportowe? Czy masz jakąś historię, albo czy, czy masz jakieś przykłady w tym, w tym aspekcie? Mhm. No, mówię tutaj, tak jak powiedziałam, e, zupełnie inaczej praca wygląda, jeżeli by się odnosimy do konkretnej dyscypliny, tudzież konkretnego zawodnika, ale tak ogólnie, e, co bym mogła powiedzieć o koncentracji, istotne jest to, żeby zawodnik był świadomy tego, e, że wchodząc na boisko, czy to jest na kort, na, na basen, gdziekolwiek, o jakiejkolwiek dyscyplinie nie mówimy, żeby być świadomym i skoncentrowanym, zawodnik musi nauczyć się jakby odcinać od tych bodźców zewnętrznych, od tych bodźców, które go rozpraszają i które mu w danym momencie nie służą, czyli nie wiem, od warunków pogodowych, od publiczności, od komentarzy, nie wiem, zawodników z drużyny przeciwnej, jakby to jest to wszystko, nad czym on nie ma kontroli, a co może go wybić z rytmu i jakby no, zaburzyć tą koncentrację skuteczną i tutaj jakby pracuję z zawodnikami, bardzo często zaczynamy pracę od tego, żeby zawodnik nauczył się skupiać na czynnościach, czyli na tym, co ma wykonać. Być może sobie stworzyć takie gotowe zdania, frazy w głowie, na przykład, nie wiem, no, w tenisie, na korcie, żeby zawodnik powtarzał sobie ugni kolana, żeby się skupiał nie na wyniku, nie na tym, co się dzieje dookoła niego, tylko na tym, co jest tu i teraz, na czynności, której musi, na czynności którą musi w danym momencie wykonać i żeby sobie to w głowie gdzieś powtarzał, żeby właśnie nie pojawiały mu się w głowie myśli rozpraszające go myśli o wyniku, że przegrywamy, czy popełniłem błąd i że się fokusuje na tym błędzie. Nie, to już było, minęło, jestem tu i teraz i co mogę teraz zrobić? Jeszcze chciałabym zapytać o koncentrację w kwestii w odniesieniu do biznesu. Powiedz, tak samo możemy ćwiczyć z tymi samymi ćwiczeniami, jeżeli chodzi o biznes i, i działanie bardziej efektywnie? To też w kontekście biznesu, oczywiście, że można trenować. Tego kto i w jakim celu. Bym tutaj zadała to pytanie, na pewno gdybym taki klient biznesowy się pojawił, to bym zapytała go o cel, w jakim, ta, w jakim celu ta koncentracja będzie używana. Czy to będzie, nie wiem, w kontaktach międzyludzkich, biznesowych, nawiązywaniu, czy to jest bardziej pracownik w jakiejś firmie, korporacji, który musi coś wykonywać. No, tutaj też bym dopasowała na pewno to ćwiczenie na koncentrację do mojego klienta, ale oczywiście można trenować. Na pewno aplikacje są czymś bardzo ogólnym, kto, mm, i te aplikacje każdy może wykorzystać, i na pewno każdy, każdemu się przydadzą te umiejętności. I mindfulness, techniki stosowane w mindfulnessie też się przekładają, czy to właśnie na performance, czy na y, skuteczne koncentrowanie uwagi w życiu prywatnym, a także w środowisku biznesowym. To jeszcze chciałam zapytać odnośnie trudności, jakie mają, jakie spotykają, doświadczają sportowcy właśnie w kontekście koncentracji. Z twojego doświadczenia, jak to wygląda? No tutaj, kiedy mówimy o trudnościach związanych z koncentracją, no i najczęściej, no to myśli, które pojawiają się w głowach zawodników e, z różnych dyscyplin, bo to jest w, bardzo często się pojawia u mnie w gabinecie rozmowy właśnie na ten temat, że zawodnik mówi, że ma problemy z koncentracją, że nie może się skoncentrować, a kiedy zaczynamy trochę tutaj drążyć temat i szukać przyczyn, często e, jakby zawodnik sam później mi przyznaje, że faktycznie to jest tak, że on czy w czasie meczu, zawodów, różnych startów pojawiają się myśli, które zaprzątają jego głowę i odciągają od tego, co się dzieje tu i teraz, że właśnie zawodnik jest albo skupiony na wyniku, że na przykład przegrywamy bardzo dużo i już się tym nakręca i nie jest skupiony, albo na tym, że właśnie popełnił błąd i... Krwi jeszcze w głowie w tym błędzie, jakby cały czas gdzieś to przetwarza, zamiast już to odciąć i skupić się na grze, że jakby te takie właśnie negatywne aspekty tworzą negatywne myśli, które pociągają ze sobą negatywne emocje, a negatywne emocje kują tym, że zawodnik się zachowuje w ten, a nie inny sposób. Ja, jak wiemy, myśl powoduje to, że, że pojawiają się później emocje. Określone emocje negatywne, które pociągają za sobą nieskuteczne zachowania, więc tu jest ważne, żeby zawodnik jednak gdzieś był skupiony na tym, co ma wykonać w danym czasie, a nie, nie na wyniku albo na popełnionym niedawno błędzie. Okej, okay, Adrianna, czy jeszcze chciałabyś o czymś powiedzieć w tym odcinku? E, nie, myślę, że tutaj na temat koncentracji te najważniejsze rzeczy powiedziałam, a jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem, no to zapraszam do kontaktu ze mną mailowego lub telefonicznego, umówienie się na spotkanie i bardzo chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Super, to w takim razie przejdźmy do inspiracji. No właśnie Kamila, tak cię miałam zapytać, co cię ostatnio zainspirowało? Dzisiaj chciałam powiedzieć właśnie o darmowym projekcie Eweliny Stępnickiej Nowy Początek. Jest to program y, chyba trzymiesięczny na podstawie książki Julie Cameron It's Never Too Late i to jest taki program, gdzie można po prostu od Odkryć nową pasję w życiu, ale, ale też jest bardzo silnie związane z journalingiem i z pisaniem pamiętnika, dziennika, więc, więc te czynności naprawdę wspierają nasze codzienne życie i efekty również w pracy, więc, więc bardzo polecam. Warto po prostu zapoznać się z tym projektem. Można znaleźć Ewelinę Stępnicką na YouTubie albo na Instagramie i również na Facebooku, więc serdecznie zapraszam na. Na ten projekt jest bardzo ciekawy, my wspólnie już opowiadałyśmy o projekcie, który dotyczył Morning, jaki ten projekt był, pamiętasz? Tak, książkę Julie Cameron, to właśnie znam też, Kamila, dzięki twojemu poleceniu, razem robiłyśmy jeden projekt z Eweliną Stępnicką, kiedy też robiłyśmy, tam journaling dżur było, nie? Dużo pisania, <śm> pamiętam. Ale to jest bardzo fajne, ciekawe, rozwojowe, i przede wszystkim jest fajne to, że jest to dostępne dla wszystkich, i też Ewelina robi to za darmo, więc zachęcamy bardzo do tego, żeby korzystać. Ja również serdecznie polecam i dziękujemy za przesłuchanie tego odcinka. Jeżeli, jeżeli ten odcinek był dla Was wartościowy, to polecamy przesłać go znajomym i rodzinie i zostawić łapkę w górę. A jeżeli pojawią się jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to zapraszamy do kontaktu z nami. Dzięki, cześć. Cześć.